Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Józefa Piłsudskiego, jednego z najwybitniejszych postaci w historii Polski i jeden z ojców niepodległości. Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Żułowie. Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Józef urodził się na terenach zaboru rosyjskiego. Miejscowość, w której się urodził, znajduje się na ówczesnej Litwie. Ojciec Józef Wincenty Piłsudski był ziemianinem herbu własnego i uczestnikiem powstania styczniowego. Matka Maria Nebilewicz wszczepiła Józefowi i jego rodzeństwu polską kulturę od młodego wieku. Uczęszczał do pierwszego gimnazjum wileńskiego w Wilnie. Na fotografii można zobaczyć Józefa i jednego z jego braci. W 1885 roku zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Charkowskim. 2 i 3 marca 1886 roku podczas demonstracji studenckiej został zatrzymany przez policję carską. 22 marca 1887 roku był zatrzymany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara. Karą było 5-letnie zesłanie w głąb Rosji. W 1887 roku został pobity przez żołnierzy w więzieniu, którym został zatrzymany. Stracił przednie zęby, stąd wzięły się charakterystyczne dla niego wąsy, które przykrywały lukę pomiędzy zębami. Po powrocie do Wilna w 1892 roku dołączył do Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS. Kilka lat później został redaktorem naczelnym gazety partii Robotnik. W 1900 roku został zaresztowany za działalność konspiracyjną. W 1902 roku uciekł z szpitala, do którego go przeniesiono z więzienia. W 1904 roku pojechał wraz z delegacją partii do Japonii. W zamian za informacje o sytuacji politycznej w Rosji, PPS otrzymał broń od Japonii, żeby kontynuować dalszą walkę przeciwko Rosji. PPS prowadził działania zbrojne przeciwko carowi w rewolucji 1905 roku. Po rozłamie PPS-u Piłsudski stanął na czele tzw. PPS frakcji rewolucyjnej. Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej frakcji rewolucyjnej pochodzili z Polskiej Partii Socjalistycznej, organizacji bojowej i innych organizacji paramilitarnych. Dzień po rozpoczęciu I wojny światowej Piłsudski wydał rozkazy utworzenia pierwszej kompanii kadrowej. 6 sierpnia ogłosił siebie komendantem głównych wojsk polskich z rozkazu nieistniejącego rządu narodowego. Piłsudski nie podporządkował się jednak rozkazom Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Naczelny Komitet Narodowy był związkiem różnych stronnic politycznych na Galicji. Zabór austriacki. Później sprzeciwił się rozkazom armii austriackiej, pod której dowództwem zostało utworzone Wojsko Polskie. Stworzył dwie organizacje. Polską Organizację Narodową, która podlegała pod Imperium Niemieckie, przekształcona później w Polską Organizację Wojskową, która podlegała pod Naczelny Komitet Narodowy. W 1917 został zaresztowany przez władze niemieckie. Piłsudski wraz z 3300 żołnierzami polskimi z Królestwa Kongresowego został zaresztowany i internowany w Magdeburgu aż do końca wojny. Chodzi tu o kryzys przysięgowy, gdzie legiony polskie pod przywództwem Piłsudskiego odmówiły złożenia przysięgi, która zawierała: dotrzymam wierne braterstwa, broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz państw z nimi przymierzonych. Niektórzy
Historycy domyślają się, że Piłsudski już wtedy wiedział, że wojna niedobrze pójdzie Niemcom i Austro-Węgrom. 10 listopada 1918 roku Piłsudski przybył pociągiem do Warszawy po wypuszczeniu z Magdeburga. 11 listopada wręczono mu dowództwo nad armiami polskimi. Objął stanowisko naczelnego dowódcy. 14 listopada zmienił nazwę kraju na Republika Polska. Republika Polska, ta nazwa została zmieniona na Rzeczpospolitą Polską w konstytucji marca 1921 roku, która się rozpoczęła od stwierdzenia: państwo polskie jest Rzeczpospolitą. 14 listopada również Piłsudski jako naczelnik państwa objął najwyższą władzę Republiki Polskiej i będzie ją sprawował aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. To cytat z książki jednego z najbardziej znanych historyków czasu międzywojennego, Głąbińskiego, w 1939 roku. Piłsudski wiedział, że ani biali, zwolennicy cara, ani czerwoni, różne frakcje komunistyczne, czyli obie strony rosyjskiej wojny domowej, nie chcą niepodległej Polski. Postanowił przeprowadzić prewencyjny atak zwany wyprawą wileńską, której celem było zdobycie Wilna. 17 lutego 1919 roku rozpoczęło się pierwsze starcie pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i czerwonymi. 21 kwietnia Wilno zostało zdobyte po trzydniowych walkach. 14 maja została podjęta ofensywa w Galicji Wschodniej. Jak widać na mapie, to jest teren na żółtym. Po sprzymierzeniu się z III Rosją, czyli to była Rosja demokratyczna, która ani nie wspierała cara, ani nie była komunistyczna. I również, która zgadzała się na istnienie niezależnej Polski i Ukrainy. Po sprzymierzeniu się z Ukraińcami rozpoczął się marsz na Kijów, tak zwana Wyprawa Kijowska. 7 maja 1920 roku polskie i ukraińskie dywizjony przejęły Kijów. Można się oczywiście zapytać, dlaczego Kijów, a nie Moskwa? Polska zawiązała dwa sojusze z Ukrainą. W zamian za pomoc w utworzeniu państwa ukraińskiego ze stolicą w Kijowie, Polska dostałaby pomoc militarną wobec Związku Radzieckiego. W odpowiedź na przejęcie Kijowa przez polskie i ukraińskie dywizjony, Armia Czerwona przeprowadziła kontraofensywę zmierzającą w kierunku Warszawy i pokonywała 20 km na dzień. Jak już wojska radzieckie były z drugiej strony Wisły, Piłsudski współtworzył rozkaz operacyjny numer 8358, który pozwolił na kontruderzenie z Nadwieprza. Kontruderzenie z Nadwieprza zmusiło rosyjskie brygady, żeby uciec w głąb Rosji. Wojna polsko-bolszewicka zakończyła się traktatem ryskim w 1922 roku. Niestety to symbolizowało klęskę dla Międzymorza. Międzynarodowy Sojusz Krajów Byłej Pierwszej Rzeczypospolitej, ponieważ jeden z terminów traktatu ryskiego było zerwanie sojuszu z Ukraińcami. Litwa i inne narody przyszłego Międzymorza już nie ufały Polsce. Międzymorze było ambicją polityczną Piłsudskiego. Ostatnie lata. W 1922 roku Piłsudski odszedł od polityki. Niestety w grudniu tego roku Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej Polski, został zamordowany. Piłsudski wrócił do wojska jako członek sztabu generalnego i w 1926 roku Piłsudski został premierem,
4 lata później znowu wygrał wybory i stworzył drugi rząd. Od 1933 roku chorował przewlekle i 12 maja 1935 roku zmarł na raka wątrobowo-komórkowego.